Dzień dobry i mamy w końcu upragniony piątek na kalendarzach, 20 dzień listopada. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium powiemy o ciekawych propozycjach na weekend. Zapytamy rzecznika policji o to, jak Gliwice są przygotowane na ewentualne ataki terrorystyczne, a na koniec ujawnimy całą prawdę o Telewizji Imperium. Agnieszka Baron, zapraszam. Wiadomości rozpoczynamy od apelu. Jutro ostatnia zbiórka pod hasłem Makulatura to pomoc. Jak mówią jej organizatorzy, Caritas, Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta i Akcja Katolicka, 30 kg makulatury to jeden obiad dla potrzebującego. Zbędne papiery można przynosić od 10 do 18 na parking siedziby Caritas diecezji gliwickiej na ulicy Ziemowite 2. Partnerem medialnym akcji jest Telewizja Imperium. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jak spędzić weekend, podpowiadamy, że aktywnie. Jutro i w niedzielę odbędzie się festiwal podróżniczy Świat to za mało. Patronem medialnym jest Telewizja Imperium. Jak zapewniają organizatorzy, będąc w Gliwicach, uczestnicy odwiedzą najdalsze zakątki globu. Będą warsztaty i to bardzo praktyczne. Doświadczony podróżnik podpowie, jak spakować się do bagażu podręcznego na kilkumiesięczną wyprawę. Będą także podróże dosłowne, z kijkami. A jeżeli wolimy nieco inną formę aktywności, to lodowisko Tafla już chłodzi. Obiekt zaprasza fanów łyżew od wtorku do niedzieli. Po raz dziewiąty w Gliwicach odbędą się dziecięce i młodzieżowe formy teatralne. Konkurs odbędzie się 25 listopada w środę w Studenckim Mrowisku. Organizatorem jest Gliwicki Dom Dziecka nr 3. Poprzednie edycje konkursu cieszyły się sporym zainteresowaniem szkół podstawowych, gimnazjalnych, ale także placówek opiekuńczo-wychowawczych. W wydarzeniu nie chodzi tylko o pokazanie dokonań teatralnych dzieci i młodzieży. Ważne jest kształtowanie poczucia koleżeńskości, asertywności i tolerancji oraz rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji. Początek konkursu w środę o 9:00 w wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. W ostatnich dniach oczy całego świata zwrócone są ku Paryżowi. Tydzień temu w piątek w stolicy Francji w wyniku zamachu terrorystycznego śmierć poniosło ponad 120 osób. W wielu krajach europejskich policja i wojsko zostały postawione w stan gotowości. Dziś także polskie służby miały ręce pełne roboty. Niedaleko nas, bo w Katowicach w godzinach południowych ogłoszono alarm bombowy. Choć Polska nie jest tak zagrożona atakami terrorystycznymi jak metropolie w zachodniej części kontynentu, postanowiliśmy sprawdzić, jak do ewentualnych sytuacji tego typu przygotowane są gliwickie służby. My jako Komenda Miejska zazwyczaj działamy na zasadzie poziomu interwencji, czyli otrzymujemy jakiś sygnał, że doszło do jakiegoś zdarzenia krytycznego w naszym rejonie i wówczas oficer dyżurny dysponuje środkami, siłami w danym momencie i te siły kieruje w rejon zagrożenia. Patrol musi zareagować adekwatnie do sytuacji. Wiadomo, że nie można eskalować zagrożenia. Policjanci muszą się rozpoznać otoczenie, potencjalne zagrożenie, przekazać taką koordynacyjną informację do oficera dyżurnego, aby ten wiedział, jakie siły wsparcia dosłać na miejsce. I oczywiście, jeśli jest to zjawisko czy zdarzenie o takim szerszym wydźwięku, czyli rzeczywiście akt terrorystyczny, oficer dyżurny natychmiast podrywa wszystkie siły, które są w jego dyspozycji. Oczywiście wiąże się to z wydaniem na przykład broni długiej. Powiadamiane są oczywiście służby szczebla wyższego, poziomu komendy wojewódzkiej. Tutaj prawdopodobnie nastąpiłaby faza przejścia w akcję policyjną, czyli komendę miejską wspierałaby komenda wojewódzka swoimi siłami i policjantami przygotowanymi do zwalczania właśnie ataków terrorystycznych, czyli po prostu pododdziałów antyterrorystycznych. Policja ma oczywiście obowiązek współdziałać z instytucjami, które pomagają w przywróceniu sytuacji do stanu neutralnego. Tutaj w Gliwicach mamy na przykład Centrum Ratownictwa w Gliwicach, mamy również Straż Miejską, która też
rolę pomocniczą spełnia, bo przecież trzeba zorganizować w jakiś sposób blokadę miejsca zdarzenia, zorganizować dojazdy, możliwość dojeżdżania na miejsce karetek pogotowia czy straży pożarnych. Oczywiście wchodzą w grę współprace z innymi służbami typu wojskowego, ale oczywiście tutaj no, nie będziemy się rozwijać, ponieważ byłby to wykład akademicki. Także no, policja jest przygotowana na tego typu sytuacje. My to ćwiczymy, takie akcje przeprowadzamy. Często informujemy opinię publiczną, że gdzieś prowadzimy ćwiczenia, ale często też takie akcje przeprowadzane są, że tak powiem, niejawnie. Jutro obchodzimy Światowy Dzień Telewizji. Nie da się ukryć, że nasza praca jest ciężka, wyczerpująca i stresująca. Często tworzymy pod dużą presją czasu. Zazwyczaj też musimy być poważni. Zazwyczaj, lecz nie zawsze. Przychodzą takie chwile, kiedy możemy pozwolić sobie nieco spuścić z tonu i wówczas w naszej redakcji podczas nagrań dochodzi do następujących sytuacji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z powodu kłopotów technicznych muszę zastąpić moich kolegów i koleżanki z redakcji. Zazwyczaj znają mnie Państwo, gdy stoję po drugiej stronie kamery. Teraz muszę niestety wcielić się w rolę. Dzień dobry, Zbyszek Michalski. Witam Państwa bardzo serdecznie z wietrznych Gliwic. Z Międzyzdrojów znaczy się. Witam Państwa w czwartek 16 lipca. W wiadomościach Telewizji Imperium dziś o kolejnym remoncie. Co ty gadasz, bo kto ma taki? Głupotki mi chodzą po kubce. Trzy. Teraz na chwilę zajrzymy do biblioteki centralnej. Dobra, to już. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się pan nazywam, bo ja Karolina. Ja Zbyszek jestem. A ja jestem Mak. O, Badzia? Żagle 6x6 metra, no i w dużej mierze zabezpieczają. Ściągnę może. Ale super to wygląda. You information. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym programie. Zapraszam jeszcze na przegląd prasy, a ja już idę się bawić. Dziękuję bardzo, Radek Nosal, do widzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prawda jest taka, że gdyby nie Państwo, nie byłoby też nas. Także przy okazji Święta Telewizji dziękujemy Wam, naszym telewidzom, za to, że jesteście z nami. Tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Wiadomości Telewizji Imperium. W sobotę i w niedzielę w programie Podsumowanie Wiadomości wrócimy do najważniejszych tematów tego tygodnia. Zapraszam jeszcze na sport i prognozę pogody. W imieniu swoim i zespołu życzę miłego popołudnia.
Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Sobota będzie wielkim dniem dla fanów gliwickiego futsalu. O 18 w hali przy ulicy Jasnej w derbowym pojedynku spotkają się obie ekipy z naszego miasta, GAF Omega i NBIT. Będzie to ich pierwsze spotkanie w Ekstraklasie. Obecnie zdecydowanie lepiej w tabeli rozgrywek wygląda sytuacja NBIT-u. Podopieczni Szymona Maksyma zajmują piąte miejsce w tabeli, zawodnicy GAF-u zaś pozycję 11, czyli przedostatnią. Przede wszystkim wydaje mi się, że mecz ciekawy, interesujący. Wydaje mi się, że każda z drużyn ma swoje cele na ten mecz. Nie ukrywam, że wolałbym, żeby ten mecz był w momencie, kiedy mielibyśmy większą ilość punktów, bo wtedy tak naprawdę, wydaje mi się, moglibyśmy spokojnie do tego meczu podejść, a tak na pewno jakiś dreszczyk emocji jest, oprócz tego, że to są derby, to i nasza sytuacja jest dosyć trudna. Im bliżej tego meczu, ja sam czuję po sobie, te emocje są dużo wyższe, zaczyna się tak naprawdę cały czas myśleć o tym meczu. Cóż, sytuacja w tabeli jak gdyby wskazuje, że to my powinniśmy być faworytem w tym meczu, aczkolwiek to są tylko gołe liczby i statystyki, które do tej pory utworzyły tą tabelę. One gęsto bywają błędne, aczkolwiek my się czujemy na tyle pewnie, że przyjeżdżamy tutaj po 3 punkty i jesteśmy w dobrej dyspozycji po ostatnich 3 meczach i mamy nadzieję, że tą dyspozycję podtrzymamy. A jak będzie w samym meczu, czas pokaże, jak to się zazwyczaj mówi. O tym meczu się już od 3 lat mówiło. Cały czas nie umieliśmy się spotkać czy w lidze z GAF-em, czy nawet na jakichś turniejach. No i teraz w końcu ten mecz tutaj nadchodzi, także na pewno to jest dość duży dreszczyk emocji dla jednej drużyny i dla drugiej. Są przyjaciele w jednej i w drugiej drużynie, także też to będzie też tam jakiś taki dodatkowy bodziec. Przede wszystkim dobrze by było, gdyby sędziowie stanęli na wysokości zadania, bo na pewno będzie dużo sytuacji spornych. Jeśli to szybko w miarę utemperują, to wydaje mi się, że może być fajne widowisko, a jeśli gdzieś tam się poddadzą krzykom czy tam wymuszeniom, no to może to być takie spotkanie, że tak powiem, nieładne dla zwykłego kibica, który przyjdzie na ten mecz. No też na pewno fajnie, że przyjdzie dużo ludzi, bo taki mecz w Gliwicach odbył się bardzo dawno temu, a to jest, że tak powiem, kolebka futsalu, więc wydaje mi się, że jest to fajne. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.